Młoda kętrzynianka Laura Krzyżewska wystąpiła w teledysku popularnej piosenkarki Eweliny Lisowskiej Na obcy ląd. Już teraz Laura staje przed szansą udziału w kolejnym wideoklipie. Jak to się stało, że trafiłaś do teledysku Eweliny Lisowskiej? Konkurs został zorganizowany przez Universal Music Polska, a ogłoszony był na Facebooku. Pomysłodawczynią i współrealizatorką była Ewelina Lisowska. Polegał on na tym, że należało przesłać stylizację zdjęć nawiązującej do mody z lat 60., a Ewelina osobiście wybrała 10 stylizacji, które najbardziej przypadły jej do gustu i uznała, że są najlepsze. Czy masz jakieś szczególne wspomnienia, które wyniosłaś z planu zdjęciowego? Tak naprawdę wrażeń z planu zdjęciowego nie da się opisać. W kilku słowach, były niesamowite i niezapomniane. Na pewno ich nie zapomnę do końca życia. Miałam ogromny zaszczyt znaleźć się obok gwiazdy, którą tak naprawdę oglądam codziennie w telewizji i w internecie. Piękne chwile i wyczerpujące 10 godzin ciężkiej pracy przy klipie na pewno jak najbardziej się opłacały. Startujesz w castingu do kolejnego teledysku. Jakie nadzieje z tym wiążesz i co to za teledysk? Ewelina Lisowska daje szansę młodym ludziom na realizowanie i spełnianie swoich marzeń, między innymi za co ją uwielbiam. Najnowszy konkurs polega na tym, żeby przesłać filmik w dowolnym stylu tańca, a nagrodą też jest między innymi udział w jej najnowszym teledysku. No właśnie, bo swoje taneczne kroki stawiasz tutaj w Kętrzyńskim Centrum Kultury. Czy to bycie ze sceną i to doświadczenie, które zyskałeś dzięki pracowni tanecznej KCK, również w tej chwili procentuje w tym, co robisz w teledysku? Oczywiście, że tak. Moje dotychczasowe osiągnięcia w ogromnej mierze zawdzięczam dla mego trenera Piotra Frąckiewicza oraz dla grupy tanecznej Oldschoolowej Bandy, która działa w Kętrzyńskim Centrum Kultury i do którego uczęszczam i mam szansę rozwijać siebie i swoje umiejętności. Spektakle taneczne, w których uczestniczyłam wcześniej i mam nadzieję, że jeszcze będę, między innymi tak jak Kupciuszek bądź Szukając siebie, pozwoliły mi oswoić się ze sceną oraz szeroką publicznością. Co takiego jest w tańcu, że stał się twoją pasją? Taneczna pasja daje mi naprawdę bardzo wiele. Dzięki niej między innymi rozwijam swoje zainteresowania. Na taniec chcę przeznaczyć swój wolny czas oraz jest czymś, co motywuje mnie do dalszego działania. Pasja to działanie połączone z niesamowitym wewnętrznym uczuciem. Jest tym, co czyni ludzi wielkimi. Czy to jest też to, co chciałbyś robić w przyszłości? Tańczyć, a jednocześnie być gdzieś przed obiektywem aparatu czy kamery? Tak, i to bardzo. Celem, do którego dążę, jest nauka w szkole aktorskiej. I jest to dziedzina po prostu nauki i życia, w której się bardzo dobrze czuję. Wiem jednak, że tylko ciężka i wytężona praca może mnie przybliżyć do mojego wymarzonego celu i spełnić moje marzenia. Na Kętrzyniankę można głosować przez internet raz dziennie, oceniając jej taneczny filmik zamieszczony pod podanym na ekranie adresem strony do 9 listopada. From a tree, I'm a Muhammad Ali, 'cause I can stand like a bull. Take you back.